W dzisiejszym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków przedstawiam 5 najgłupszych wypowiedzi pana Rafała Trzaskowskiego, posła Platformy Obywatelskiej. Linki do cytatów znajdują się w opisie pod nagraniem. No to sekundka szczerości, ale takiej pełnej, dobrze? Szczery to ja jestem tylko w stosunku do swoich zmarłych przodków oraz do swojej żony. To co najważniejsze, czyli kwestia dotycząca Nord Streamu 2. Rzeczywiście jest parafowane porozumienie. Porozumienie prywatnych firm. To trzeba jasno powiedzieć, że to nie stoją za tym, dzięki Bogu, rządy. Za Nord Stream 2 nie stoją rządy, przecież 51% udziałów w konsorcjum Nord Stream ma rosyjski koncern państwowy Gazprom. 500+, ten program rozdawnictwa, no jest dużą pułapką dla Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej. Stąd myśmy stwierdzili jasno jedną rzecz. Jeżeli obywatele rzeczywiście wolą mieć pieniądze w kieszeni, a nie pieniądze w przedszkolach, w żłobkach, w programach wspierających matki, które rodzą dzieci, bo przecież myśmy wydawali dokładnie takie same pieniądze, albo nawet większe, na wspieranie rodzin. Okazuje się, że za rządów PO-PSL na politykę prorodzinną przeznaczano ponad 2% PKB. Od 2016 roku za rządów PiS na ten sam cel przeznacza się ponad 3% PKB. Czyli w ogóle nie budować centralnego portu komunikacyjnego? Ja uważam, że to jest gigantomania. Przy tym, że będziemy mieli w ciągu 2 lat lotnisko w Berlinie, to co mówi rząd, że będzie na tym lotnisku lądowało więcej samolotów niż w Pekinie, to są znowu kolejne pomysły z PowerPointa pana premiera, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Rezygnacja z budowy CPK tylko dlatego, bo za 2 lata skończą budowę lotniska w Berlinie, jest lekko mówiąc głupie. Jasne, że lotnisko w Berlinie będzie konkurencyjne, ale idąc tym tokiem myślenia, CD Projekt Red nigdy nie powinien stworzyć gry Wiedźmin, bo przecież na rynku jest ogromna konkurencja. Czasami warto zaryzykować, pytanie tylko, czy w przypadku CPK powinno ryzykować państwo, czy jednak prywatny inwestor. Chciałem państwa I to wszystko, co na dzisiaj dla was przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków i znacie jakieś głupie wypowiedzi tego polityka, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.